wielka uroczystość dzisiaj w szkole. Nasze ślubowanie. Za chwilę każde dziecko z pierwszej klasy uczniem się stanie. W naszej klasie ja w rodzinie. Właśnie z tego klasa słynie. Razem zawsze radę damy i tak wspólnie zaśpiewamy. Pierwszy dzwonek dziś zadzwonił, w pierwszej klasie jestem już.
Ja Artur jestem, chłopak z wielkim gestem. Dla mnie ta nauka łatwiutka sztuka. Jestem Ola, klasy pierwszej przewodnicząca, na głowie wiele obowiązków mająca. Lecz mnie to nie przeraża wcale, poradzę sobie doskonale. Aleksander ma na imię, nieżby zrobię zimę. Czeru jednak porubiłem, całe noce o niej śniłem. Jestem spokojny Sebastian, co na lekcjach bardzo się stara. Wchodzą do głowy różne treści, czy mi się to wszystko w głowie zmieści. Jestem Ania wesoła, cieszy mnie szkoła, chociaż w szkole tyle dziwności, nigdy mnie w niej nie złości. Na imię Natalka mam i taką radę wszystkim dam. Na zajętek często zgłaszać się trzeba, wtedy problemów z nauką nie ma. Ja jestem miło szczęśliwy bardzo dzisiaj. W klasie usiedzę cichutko, literki piszę równiutko. Jestem Ola nieśmiała, szkoła jest dla mnie wspaniała. Mogę czytać ile chcę, pani za to chwali mnie. Jestem Kamil wesoły, bo wreszcie przyszedłem do szkoły. Dobre stopnie dostaję, bo pracuję w wytwory. Jestem Roxana, dbam o czyste ręce, zeszyty i książki, słowem znam wszystkie szkolne obowiązki. Sandra na imię mam i coś powiem wam. Ładnie piszę, dobrze czytam i o wszystko panią pytam. Jestem Lena, na lekcji z ławce siedzę grzeczniutko i ładnie piszę, zawsze równiutko. Tak przez cały roczek szkolny uczyć się będziemy, chociaż trud to jest mozolny, wiedzę zdobędziemy. Pan dyrektor uśmiecha się miło. Strach gdzieś znikł i lżej na duszy się zrobiło. Nasza pani też tak patrzy szczerze. Dobrze w szkole będzie. Teraz już w to wierzę. Pół, to ja.
teraz przed pierwszakami czekają ważne zadania. Dopiero po ich prawidłowym wykonaniu zostaną pasowani na uczniów pierwszej klasy. Drogie dzieci, musicie przejść kilka prób. Próby mądrości, uśmiechu, zręczności i rozpoznawaniu co dobre i co złe. Wasze zadania oceni prawami publiczność. Zadanie pierwsze. Próba mądrości. Spróbujcie odgadnąć zagadki. W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki. Ołówkowej ściera dróżki. Kulka! Kolorowe baletnice tańczą na papierze. Ostre główki mają. Jak się nazywają? Kreski! W jednym domku mieszka ich wiele, a do ich użycia należy wziąć pędzelek. Farby! Zagadka to łatwa. Każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna? Polska! Mają dwoje uszu, lecz nie słyszą wcale. Za to czyć papier potrafią wspaniale. Nożyczki! Nie ciasto, nie glina, ale piona w dłoniach może zamienić się w psa lub w konia. Macie tutaj eliksir cydrowy, który musicie wypić bez skrzywienia, a następnie się po nim uśmiechnąć. Jesteście gotowi? Tak! Pijemy i uśmiechamy się. Trzecia próba to próba zręczności. Pierwszoklasista powinien być sprawny i zręczny. Odczytam teraz wierszyk, a wy postaracie się go zilustrować. Na jeden klaśnij. Na dwa podskocz. Na trzy machnij nogą prawą, lecz rób to z babą. Na cztery mrugnij okiem. Pięć marsz równym krokiem. Sześć oznacza skok do góry, jakbyś chciał przeskoczyć chmury. Siedem to jest kroczek w prawo. Osiem możesz już bić brawo. A na dziewięć głośne miał. Potem również cichy hał. I na koniec wolno w miejscu, wolno policz do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rączki do góry, rączki w bok. Teraz przysiad, no i hop! Czy próba zaliczona? Kolejna próba czwarta. Próba odróżniania tego, co dobre i co złe. Przeczytam wam kilka zdań. Jeśli przeczytam zdanie, gdzie będą wymienione dobre zachowania w szkole, to będziecie klaskać. Jeśli zdanie są nieprawdziwe, wówczas tupniecie. 1. Do szkoły przychodzimy punktualnie. Witamy się uśmiechem i słowami dzień dobry. 2. W czasie szkolnych przerw biegamy i głośno krzyczymy. 3. Szanujemy swoje przybory, książki i zeszyty. 4. Na drugie śniadanie przynosimy same słodycze i chipsy. 5. Podczas zajęć głośno rozmawiamy z koleżankami. 6. Zawsze słuchamy poleceń nauczyciela i wszystkich pedagogów szkoły. Zaliczamy zadanie. Cóż tu powiedzieć, egzamin zdany. Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj
podstawie tego, co dzisiaj zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, uznajemy, że pierwszaki zasłużyły na to, żeby zostać prawowitymi uczniami naszej szkoły. Wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna, pięknie recytują i śpiewają. Znają zasady zachowania się w szkole. Są doskonale, sportowane, zwinne i szybkie. Są wystarczająco silne, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole. Proszę wszystkich o powstanie. Do ślubowania. Być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Ślubujemy! Dobrze się uczyć, służyć pomocnym słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych. Ślubujemy! Postawą swoją sprawiać radość wychowawcom, rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka. Ślubujemy! Szanować wszystkich, którzy pracują w naszej szkole, po to, aby nam było w niej dobrze. Ślubujemy! Baczność. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Thank you.